Dziedziarka w plenerze, wita Was. Listopad jest w tym roku bardzo łaskawy i mimo końca listopada pozwala jeszcze na podzierganie na zewnątrz. Jak widać, kurtka jest zbędna, mam na sobie szal, który właśnie był fotografowany do wzoru, który napisała Stasia, więc sam szal wystarczy, kurtki nie trzeba. Ja dziergam. Dziergam teraz, nie wiem co mi wyjdzie, zaczęłam dziergać tunikę taką w warkocze. Warkocze z włóczki Ursprung ze wzoru z gazety Femme. Faza jest taka, że jest to tak bardzo ściągnięte, dół się zawija i ogólnie myślę, czy kontynuować, ale właśnie z doświadczenia pewnego, bo to nigdy nie wiadomo, jaki efekt jest na końcu, to jest właśnie w tym dziewiarstwie najpiękniejsze, że efekt bywa zaskakujący, końcowy, po praniu. Są szanse, że ten dół mi się wyprostuje po namoczeniu i ułożeniu, ponieważ wiem, że włóczka Ursprung pięknie przyjmuje wzory, czyli nie powinno to tak wyglądać. Ale właśnie jako, że wiem, że niektóre z Was dziergając mają różne wątpliwości, czy dobrze, czy oczka nie krzywe, czy nie jest za ścisłe, czy nie za luźne, no to właśnie chciałam powiedzieć, że ja też mam takie wątpliwości i to nikt nie powinien czuć się gorszy, że ma wątpliwości. Ja też mam, ponieważ mam na drucie takie coś. O, chcę, żeby to było tuniką. Co mi wyjdzie, się okaże. Także z rzeczy, które dziergam, właśnie to Wam chciałam pokazać, że ja też miewam wątpliwości, w szczególności jak patrzę na ten dół. Ale daję mu szansę, myślę, że za jakiś czas namoczę, ułożę i zobaczę, co mi z tego, czy to jest to, czy nie to i trzeba spróć. Także to jest pewna z rzeczy i wątpliwości, którą chciałam Wam pokazać, że ja też je miewam. A tu mam taki zespół dzianin, o taki, który właśnie chciałam Wam pokazać, że w zespole tkwi siła. Zespół Edziewiarki tutaj pracował na tym, tutaj lokalny z Wrocławia zespół. Stasia i Inusia zrobiły tyle dzianinek, dzięki którym mogę Wam, zainspirował mnie właśnie, te dzianiny mnie zainspirowały do tego, żeby pokazać różne wykorzystanie jednego wzoru. Wzoru, który tak naprawdę zgapiłam od Inusi. Inusia, dziękuję Ci pięknie za to, że tworzysz nasz zespół i jesteś w nim. I tutaj na przykład czapka w wykonaniu Stasi z jednego motka włóczki Gordon od firmy Lankians. Jest to mieszanka przepięknej wełny merino z kaszmirem. Ten kaszmir, mimo że jest go niewiele w składzie, naprawdę czuć. I właśnie tak do kamery, w plenerze, pokażę Wam, jak w każdej z tych czapek wyglądam. Jest to wykorzystanie włóczki Gordon, a wzoru, który sobie nazwałyśmy roboczo rybie łuska. Tutaj właśnie jest włóczka Gordon w wykonaniu Stasi. Wygląda tak. Pompon jest malutki, 9 cm. W kolorze guzełków, które występują we włóczce, czyli takie właśnie brązy, żółcie występują, więc Stasia przypasowała do tego taki pompon. Jeden motek włóczki Gordon. Także przykład, jak można wykorzystać piękną włóczkę z kaszmirem w postaci czapki z wzorem rybiej łuski, ale nie cała czapka, tylko właśnie paseczki. Także to jest jedna z dzianin. Tutaj mamy wzór rybiej łuski w takim wykorzystaniu z włóczki Love & Lee firmy Atelier Citron. Przepiękna włóczka, 100% wełna merino. Ja w tej czapce wyglądam tak. Jako że ja lubię, że mieć ciepło w głowę, lubię czapki, ta czapeczka jest taka obciskająca. Ten wzór właśnie jest taki ściskający i dobrze dopasowany do głowy. Także tu jest wykorzystanie włóczki Love & Lee wzoru rybiej łuski na całej połaci czapki, że tak to nazwę. Także tutaj pompon jest duży, myślę, że 15 cm ma. Tutaj proszę, druga czapeczka w wykonaniu Stasi. A tutaj czapka, od której się właściwie wszystko zaczęło, bo to wtedy zgapiłyśmy od inny wzorek i to, co robi. Są to dwa motki. Czapeczka jest zawijanym ściągaczem.
włóczka Super Soft od Lana Gatto, kolorowa w edycji limitowanej z pomponikiem. Także tutaj jest zawinięcie czapeczki. Czapka zawinięta wygląda tak. O, proszę. A na mojej główce wygląda tak. Cieplutko, obciskająco, na uszach podwójny ściągacz. Daje dodatkowe ciepełko. Także tutaj jest czapka z dwóch motków włóczki Super Soft od Lana Gatto. Też jest to 100% wełna merino. A do tej czapki, o do tej, kolorystycznie pięknie gra szalik z włóczki Puna od Dropsa. Jest to nie za szeroki szaliczek. Zdejmę ten z tasiny, założę od inny. Normalnie mogę naprzymierzać się tych wszystkich dzianin pięknych. O, proszę, włóczka Puna. Ażurowy wzorek alpaka, bardzo grzeje do kompletu z tą czapeczką z włóczki Super Soft. Także Inna dostarczyła aż 3 dzianiny do filmu. Jeszcze Wam chciałam pokazać, na ostatnim odcinku, który kręciliśmy w Górach Sowich, ja wykorzystałam Mohair Trend z cekinami od Lana Gatto, z Pailettes, w kolorze fuksjowym. A Inna połączyła te same cekiny, tylko w kolorze beżowym, one są takie beżowo-złote, i połączyła to z angorą. I wyszła taka mniejsza, bardzo, bardzo ciepła chusta, mieniąca się w słońcu właśnie tymi delikatnymi złotymi cekinkami. I taże chusta, bardzo ciepła, wygląda tak. No, a że jako tym głównym tematem filmu jest właśnie jak wykonać rybią łuskę, którą tutaj mam w postaci 3 czapek, a w domu jeszcze 2, które właśnie też będą pokazane, to za chwilę w studio pokażę Wam, jak wykonujemy wzorek rybiej łuski, który pięknie wygląda na czapkę. Wzór rybiej łuski pokazany wcześniej. Na tych czapek nie było pokazywanych w plenerze. A to jest czapka moja, a to jest czapka admina. Mamy podobne czapki, mam z pomponem, on ma bez. Wszystkie są wykonane wzorem rybiej łuski. Moja jest krótsza. Tutaj jest czapka, która ma podwójny ściągacz, taki, że w uszy jest podwójnie ciepło. Właśnie tak się robi. I na te dwie czapki zużyłam 3 motki włóczki Love & Lee. Także tutaj jest pokazany wzorek rybiej łuski, który właśnie zaraz Wam pokażę, jak to się robi, ponieważ jest to bardzo proste i myślę, że jest to bardzo plastyczny wzór na czapki, na ściągacze, czasami na paseczki na swetrze, paseczki na czapce, na szaliku, na czymkolwiek chcecie. Mogą być 2 formy rybiej łuski, ja Wam pokażę różnicę. Tu jest właśnie czapka, gdzie ta rybia łuska układa się jak rybia łuska, a tutaj w wykonaniu Stasi jest to takie żeberka. Wszystko to właśnie robi się tym samym wzorem, inaczej układając niteczkę. Także ta sama włóczka to jest, bo to jest Love & Lee, różne kolory. A tutaj jest, niteczki się mijają, a tutaj niteczki są zawsze w tym samym miejscu. Także teraz pokażę Wam, jak to się robi. Przygotowałam sobie próbeczkę. Zawsze się pytacie, jaką włóczkę przerabiam aktualnie na próbkach. Jest to włóczka, jest to resztka włóczki Trekking 6-fach od Citrona. Mam już tutaj troszkę wydziergane, żeby było widać, co chcę uzyskać. Tutaj, o tak, pokażę w górnej kamerze. Tak to wygląda. I teraz przechodzę do dziergania. W pierwszym rzędzie, tutaj miałam kilka rzędów wyścigu francuskiego, ale w pierwszym roboczym rzędzie, od którego zaczynam robótkę, przerabiam jedno oczko na lewo. W drugim oczku
drugiego oczka nie przerabiam, przekładam sobie na drut prawy, ciągnąc nitkę z przodu robótki, a później następne oczko przerabiam na lewo. Nitkę przekładam sobie z przodu robótki, wkładam prawy drut w oczko na lewym drucie, przekładam, prowadząc nitkę z przodu robótki, a następne na lewo. Nitka z przodu robótki, wkładam prawy drut w oczko na lewym drucie, przekładam bez przerabiania, nitka jest z przodu robótki, a następne na lewo. I tak kontynuuję tę, powtarzam te na dwa różne sposoby przerabiane oczka, czyli nieprzerabiane oczko, nitka z przodu robótki, następne oczko na lewo. Nitka z przodu robótki, nie przerabiam, przekładam, następne na lewo. Nitka z przodu robótki, nie przerabiam, przekładam, następne na lewo. Nitka z przodu robótki, nie przerabiam, przekładam, następne na lewo. Nitka z przodu robótki, nie przerabiam, ale ponieważ jest to ostatnie oczko, ja je zawsze przerabiam na prawo, to przerabiam na prawo. I teraz odwracam robótkę i w tak zwanych rzędach powracających wszystkie oczka przerabiam na lewo. Przy dzierganiu na płasko są to oczka lewe. Gdy dziergałam czapkę, tutaj już nie robię tego powoli, bo po prostu trzeba wszystkie oczka na drucie przerobić na lewo. Także to już jest rząd powrotny, rząd odpoczynkowy, przy którym nie trzeba tak bardzo uważać. Przerabiam na lewo. Przy dzierganiu czapki na okrągło ten tak zwany powrotny rząd jest zawsze oczkami prawymi, ponieważ na okrągło to jest troszkę inaczej. I teraz tak, żeby nam się te niteczki mijały, to musimy przesunąć to nieprzerabianie oczek, czyli w poprzednim rzędzie nieparzystym zaczynałam od oczka lewego, więc teraz muszę zacząć od przełożenia oczka, żeby te nitki właśnie utworzyły tak zwaną rybią łuskę. Czyli tak, nie przerobiłam, oczko na lewo. Nie przerabiam, zawsze jest nitka z przodu, oczko na lewo. Nie przerabiam, oczko na lewo. Nie przerabiam, oczko na lewo. Nie przerabiam, oczko na lewo, nie przerabiam, nitka z przodu, oczko na lewo, nie przerabiam, oczko na lewo, nie przerabiam, oczko na lewo. I oczko prawe jako ostatnie oczko robótki, próbki. Rząd powrotny, czyli sobie przerabiam wszystkie oczka, jakie mam na drucie na lewo. Także to robię szybko, żeby nie przedłużać. Po prostu trzeba powrócić do miejsca, do startu naszego. Jest to rząd, którym nie trzeba uważać zbytnio. Po prostu wszystkie oczka mają być przerobione na lewo. Przy dzierganiu na okrągło w takim rzędzie przerabiamy wszystkie oczka na prawo. I tak, i widzimy tutaj, że te właśnie łuseczki nam się mijają. Czyli tak jak szachownica powstaje. Przy tej czapce, o właśnie przy tej, to oczko nieprzerabiane zawsze jest w tym samym miejscu. I teraz właśnie pokażę Wam, jak to, o właśnie, to było to pierwsze. To pierwsze, nie przerabiam, przekładam na lewo. Nie przerabiam, tak, nie przerabiam na lewo, nie przerabiam na lewo, nie przerabiam na lewo, nie przerabiam. Na lewo, nie przerabiam, na lewo, nie przerabiam, na lewo. No i oczko brzegowe jako oczko prawe. I tutaj żeberko nad żeberkiem powstanie. Nie będzie już takiego mijania się łusek, tylko właśnie jedno nad drugim. Tu pokażę. Jedno nad drugim, jedno nad drugim. A wcześniej one się mijają. Także to od nas zależy, jak chcemy, żeby to wyglądało. Czy to ma być właśnie mijane, czy jedno nad drugim. Wersji i wariacji jest wiele. Moja próbka wygląda tak. Z trekkinga. Jest to włóczka skarpetkowa.
Myślę, że mamy ją w sprzedaży tak wiele lat, że każda z Was, która ogląda film, wie, co to jest za włóczka trekking. Tutaj akurat w wielu, wielu kolorach. Trekking 6 fach. No i właśnie tak wygląda. Plastyczny wzór, można tych żeberek używać jako ściągacza, ponieważ gdy niteczkę z przodu będziemy prowadzić ściśle, to dzianina będzie ścisła. Gdy zostawimy troszkę luzu, no to ona będzie pracować. Także wariacji na temat przekładania tego jednego oczka może być wiele. Bardzo mi się ten wzór spodobał. No i to tyle z tego. Mam nadzieję, że nie jest to trudne, że komu się spodobało, jest w stanie sobie sam na podstawie tego filmu odtworzyć ruchy, jakie następują, by powstawało albo żeberka, albo rybia łuska. Jak widać, na czapkach jest to bardzo fajny, prosty wzór. Tak bardziej atrakcyjnie wyglądają czapki niż wycierkane samym jerseyem. Także zachęcam. No i jak to zwykle przy filmach bywa, pokażę Wam wśród różnych nowości, jakie włóczki pojawiły się jako nowe albo jako nowe kolory. Z firmy ISPE, która pochodzi z Padwy, jest firmą włoską, rodzinną, zajmuje się produkcją włóczek od lat 70., także mają pewne duże doświadczenie w produkcji włóczek. Pojawiły się nowe kolory lubianego moherku. Jest to moher z poliamidem, Kidys. Nazywa się Kidys, motki są 25-gramowe. Mamy teraz ponad 30 kolorów tej włóczki, także jest z czego wybierać. Włóczka wydajna, włóczka, którą można łączyć z innymi gładkimi włóczkami. Na przykład z taką można połączyć. I wtedy ma się puszystą dzianinę wykonaną z merino z dodatkiem moherku. Także włóczka Kidys jest przykładem nowych kolorów od firmy ISPE. Jest ich wiele, tutaj są tylko przedstawiciele 3 kolorów. A wśród takich zupełnie nowych włóczek pojawiła się zapowiadana Karetza z firmy ISPE. Jest to połączenie moheru, akrylu i poliamidu. I tutaj mamy wersje wielokolorowe, które układają się w dzianinie w pasy. Na naszej stronie jest wzór na szal według projektu Stasi. Tutaj mam przedstawicieli 2 kolorów, właśnie takich dla wielbicielek różu i niebieskości. A tutaj dla tych, które lubią stonowane szarości z fioletem. Włóczka Karetza, jeden motek wystarcza na projekt. Według mnie warto spróbować. Pytacie czasami, czy jest miękka. No, odbieranie, że tak powiem, moheru jest rzeczą indywidualną i to każda z nas ma inną skórę, inaczej reaguje na włóczki z włosem. Jest dość miękka, chociaż osoby wrażliwe mogą narzekać nawet one narzekają na merino, które ma zbyt dużo mikronów, czyli nie jest tak delikatne. Także dla osób, które lubią kolory, wzór na stronie, włóczka Karetza w kilku kolorach, we wszystkich, jakie producent miał na stanie. Także zachęcam do spróbowania produktu od firmy ISPE. To jest tutaj. Następnie mamy Gardę. Gardę jest bardzo interesującą propozycją. Jeszcze w naszej ofercie nie było włóczki, która jest połączeniem bawełny z alpaką. A to właśnie taka jest włóczka. Jest wersja print, czyli zazwyczaj występująca w 2 różnych kolorach i wersja jednokolorowa, ale to też nie jest tak naprawdę jednokolorowa, ponieważ ona jest taka melanżowa i tutaj grają różne kolorki w zależności od światła. Turkus, trochę brązu, gdzieś tam jakaś żółć prześwituje. Włóczka Garda, proszę. O, tak wygląda. Miękka, bardzo miękka dzięki alpace. Ma 100% naturalny skład. Myślę, że to jest fajna propozycja na dzianiny właściwie całoroczne, bo i latem przydają się sweterki, które trochę chronią przed wiatrem i dają ciepło. Także włóczka Garda od firmy ISPE. A tutaj mam przedstawicieli 3 kolorów, bardzo charakterystycznych kolorów. O, proszę, takie piękne.
Jest to włóczka Merino 100 od firmy ISPE. Merino bardzo delikatne, nadaje się naprawdę na wszystkie dzieniny, dla całej rodziny, na dziecięce kocyki, ubranka, zabawki, na swetry, szaliki, czapki. Myślę, że z tej włóczki, ponieważ ona jest fajna, grubsza, takie merino, wyjdzie wzór rybiej łuski, bardzo plastycznie i byłaby przyjemna dzienina. Nie gryzie. W motku 50-gramowym, jak sama nazwa wskazuje, mamy 100 metrów włóczki. Na czapkę myślę, że z trzech motków wyjdą dwie czapki, czyli to jest zawsze czapka, to jest motek i trochę. Także włóczka Merino 100. To są tylko część nowości, jakie mamy, jakie ostatnio pojawiły się w sklepie. Pokazałam tutaj właśnie to i nowości od firmy ISPE. Myślę, że jak na długość filmu tyle wystarczy. Bardzo chętnie pooglądam Wasze wykonania rybiej łuski. No i to tyle. Do następnego razu.